Niemieckie trochę zalega, nasi wyczekują i czekają na ruch przeciwnika, czy jeszcze się odważą. Niestety widzę, że nasz TKS, mówiłem, że nie był to już nowoczesny sprzęt, został trafiony. To znak, że pewnie gdzieś tam po drugiej stronie czai się niemiecki pan. Ja go nie widzę, to niewielka armata, a może tam fragmencik wystaje. Państwo tam dalej, na tamtej niemieckiej stronie frontu, z pewnością widzą, gdzie ona jest. To jest armata przeciwpancerna niemiecka podstawowa, też bardzo dobra, ale Bofors miał nad nią nasz. Bofors miał przewagę, jest niższy, bardzo łatwo go okopać. A ile, proszę Państwa, jest zdjęć w niemieckich albumach, zdjęć polskich armat i tych prawosławnych, i 75, i przede wszystkim tych Boforsa, które są zniszczone, przełamane. Widać, że żołnierze ich nie opuścili do końca. Leżą zabici przy swoich armatach. Armaty są postrzelane, zniszczone, rozjechane czołgami. Proszę sobie wyobrazić odwagę tych żołnierzy polskich w 1939 roku. Wyobraźmy sobie, gdy naciera na nas taki ważący kilka ton pancerny kolos, a oni do końca potrafili trwać na stanowisku i strzelać. No, człowiek. A robili to doskonale. W bitwie nad Bzurą było takie natarcie, gdzie Niemcy stracili za jednym zamachem kilkanaście czołgów. Oczywiście teraz możemy przeczytać w rozmaitych opracowaniach, że te straty niemieckie bezpowrotne to wcale nie były takie duże, bo te czołgi udało się odremontować. To młodzi historycy mają taką tendencję. No nic dziwnego. Jak się, proszę Państwa, wygra wojnę, to ma się parę lat, żeby taki stary złom ściągnąć z pobojowiska, włożyć do niego 3/4 nowych części i to dalej będzie czołg. I wtedy znikało z meldunku, że strata bezpowrotna. Ale naprawdę potężne straty. Teraz widzimy, jak niemiecka piechota czai się za czołgiem Panzerkampfwagen 2, jeśli mnie wzrok nie myli z tej odległości. I widzimy, jak on powoli, ostrożnie jedzie. To nie był znakomity czołg. To był trzon niemieckich sił pancernych. Niemcy ich mieli bardzo dużo, ale to był czołg słabo opancerzony i słabo uzbrojony. Zdecydowanie gorszy od naszego 7TP. Te lepsze czołgi to Panzerkampfwagen 3 i odrobina Panzerkampfwagen 4, bo to jest późniejsza konstrukcja. Także ten taki niesłychany rozwój broni pancernej niemieckiej nastąpił jednak w następnych latach. Nasi artylerzyści już z pewnością czają się. Odezwał się Bofors. Nie trafił. Czołg jest osłonięty, ale jedzie dalej do przodu. Celowniczy, to też polska lornetka, która na tabelę, proszę Państwa, wygrała konkurs na lornetkę dla armii amerykańskiej. Ten kontrakt nie został zrealizowany tylko dlatego, że polskie zakłady optyczne i spółka Kolberg, bo dwie jednostki robiły taką lornetkę, musiały zaopatrywać tylko i wyłącznie polską armię, bo brakowało takich lornetek, ale były doskonałe. Z podziałką, która idealnie pozwalała ustalić odległość czołgu od celu. Znaczy celu od armaty, czołg był celem. Widzimy klasyczny pojedynek wrześniowy z pierwszych dni. Polskie armaty przeciwko niemieckim czołgom. Tak wyglądały pierwsze trzy dni września, dopóki nie nastąpiło przełamanie. I polscy artylerzyści, jak mówiłem, do końca na swoich stanowiskach stali. Odwrotny przypadek, wspomniałem o tym natarciu pod Tomaszowem. Raz się zdarzyło, że 7 bodajże polskich czołgów 7TP przy stracie jednego, wtedy po raz pierwszy użyliśmy te czołgi tak, jak powinniśmy ich używać od początku, czyli zgrupowane do przełamania. Zmiażdżyły, był odwrotny pojedynek. Niemieckie armaty przeciwpancerne przeciwko polskim czołgom i polskie czołgi przejechały po tych niemieckich stanowiskach, po armatach PAP. Pokonaliśmy ich wtedy, ale zabrakło benzyny i zabrakło impetu i źle się ta bitwa skończyła. Tutaj widzimy, że dowódca podrywa polską piechotę do kontrnatarcia.
Wiele razy się zdarzało, że polscy żołnierze z bagnetem na broni, z okrzykiem hurra, biegli i przełamywali linie, niemieckie linie. Tak było pod Kuflewem choćby. Wspominałem o poruczniku Piotrowskim. On prowadził takie natarcie, proszę Państwa. Niesłychane zupełnie.